Dziś gościem portalu kochamrawę.pl jest pan Eugeniusz Guraj, były burmistrz Szawy Mazowieckiej, a obecnie wiceprezydent Skierniewic. Witam serdecznie. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Panie prezydencie, proszę powiedzieć, jakie zadania postawił przed panem pana nowy szef, czyli pan prezydent Krzysztof Jaszczyk? Ja się bardzo cieszę, że wygrałem konkurs w Skierniewicach. Jestem bardzo zadowolony z prezydenta Krzysztofa Jaszczyka, bo odbyliśmy parę rozmów i to, co chce robić, jak to wszystko prezentuje, jakie ma podejście, bardzo mi odpowiada. I ja się znalazłem w Skierniewicach dlatego, że to, co będę robił w składzie prezydentów, też mi bardzo odpowiada, bo to są głównie zadania, ja to określam, zadania gospodarcze i na czoło w tych zadaniach gospodarczych wysuwają się inwestycje. Ja tych inwestycji robiłem sporo na wszystkich funkcjach i stanowiskach, gdzie pracowałem, czyli no, mam jakieś doświadczenie, ale również mam chęć, żeby to robić. Oprócz tych takich zapisanych obowiązków, jakby czasami można było do tego podchodzić, to jeszcze chcę w to wszystko wkładać trochę serca. To bardzo ważne. Więc jakie główne inwestycje chce realizować w Skierniewicach pan prezydent Jaszczyk? Zaczynamy od Domu Pomocy Społecznej. To jest obiekt przekazany przez wojewodę swego czasu i ja nie chcę mówić, jaki upłynął już okres od tego przekazania i ja myślę, że rozmawiamy 23, no to we wtorek 26 w tej sprawie musi zapaść decyzja. Jak zwykle przy każdej inwestycji trzeba rozpoczynać od środków. Tu budżet jest ponad 200 milionów złotych, ale po środki budżetowe jest najłatwiej sięgnąć. Natomiast środki zewnętrzne i ja już w poniedziałek będę w tej sprawie prowadził rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim, ale nie tylko. W drugiej kolejności żłobek. Znam demografię, jak to wygląda na koniec roku 2013, bo za 2014 nie mamy, czyli jak zliczymy ilość dzieci od 0 do 3 lat, to jest około 1600. Póki co miejsc w żłobkach, bo są dwa żłobki w Skierniewicach, jest 110. Za chwilę przybędzie, bo przedszkole numer 8 przeprowadzi się do nowego obiektu i zwolni 3 sale pod oddziały, no to jeszcze 50 osób, to jest 160. To jest 10% dzieci, które mogłyby korzystać ze żłobka. Środki na żłobek, program Maluch. Niewiele się zmieniło w stosunku do roku 2014. Kolejna inwestycja, która w tym roku no, jest potrzebna dla mieszkańców Skierniewic, to wszystko wokół zalewu. Jeszcze bez krytej pływalni czy akwaparku. I kolejna sprawa, na którą jest dokumentacja. I to jest bardzo duża inwestycja. Bo według dokumentacji i kosztorysu, który jest opracowany, to powinno jeszcze podlegać weryfikacji. To jest przeprawa. Drugi wiadukt nad torami, to długość wiaduktu, jak się zdążyłem zorientować, to jest 300 metrów. Inwestycja według tej dokumentacji 95 milionów. To są duże zadania, które stoją przed panem. Władze Rawy liczą na współpracę ze Skierniewicami, między innymi dlatego, że jak twierdzą, mają teraz w Skierniewicach swojego człowieka. W jakich obszarach Rawa i Skierniewice pana zdaniem mogą współpracować? Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, no to chyba tutaj raczej trzeba sobie powiedzieć jasno, że będą te miasta konkurować ze sobą, bo tych pieniędzy jest mało wszędzie, a każde miasto chce je pozyskać. Oczywiście i bardzo słusznie pan to zauważa. Na pewno współpraca, ja zawsze jestem za tą współpracą. Tak cały czas oświadczałem i z tego się nie wycofuję. Ja w Skierniewicach i na rzecz Skierniewic i mieszkańców będę pracował. Natomiast wracam i każdego dnia wracam do Rawy i w Rawie mieszkam. Byłoby mi bardzo przykro,
gdyby tempo i to, co w RAW-ie się stało, uległo zmianie na niekorzyść. Jeśli to będzie się zmieniać na korzyść albo zostanie utrzymane tempo, to oczywiście będę zadowolony i każdą okazję podpowiedzi, wskazania, nie będę tego ukrywał i też powiem, że mam propozycję ze strony burmistrza Dariusza Misztala, żeby się spotkać. Tylko jeśli te spotkania nie będą przynosiły żadnego efektu, na przykład ja się zgadzam z tą tezą, że i od dłuższego czasu ją słyszę, że można robić tyle samo, co ja robiłem i trochę inaczej. Okej, tylko jak będziemy robić inaczej, gorzej, no to tego nie mogę zaakceptować. I też słyszę, że tam funkcjonuje jakaś egzekutywa. Nie chcę personalnie do tego podchodzić. No to jakby... Często zdarza się rzeczywiście, że przedstawiciele władz miasta mówią o sobie jako o zarządzie miasta, czego oczywiście nie ma w tej chwili od 2002 roku. Nie ma i to jest raczej ośmieszanie się. Tu nie będę, ja jestem zawsze bezpośredni. Myślę, że nawet jeśli władze będą to czytać, słuchać czy oglądać, to nie będą się obrażać. To jest absolutne ośmieszanie. Nie ma żadnego zarządu. Ja również mówię w sposób śmieszny, jeśli to określam, że jest to egzekutywa. To jest niedopuszczalna sprawa. Jest wybrany burmistrz w bezpośrednich wyborach, bo tak się stało od 2002 roku. I nie ma żadnych zarządów, nie ma żadnych egzekutyw. Jak się wygrywa wybory i ma się program wyborczy i na podstawie tego programu wyborczego mieszkańcy wybierają, to oczywiście później trzeba robić korekty, bo życie również pisze inne scenariusze, ale trzeba się jakiejś bazy trzymać, a nie na przykład mówić, że jest zarząd, czy my tu decydujemy, czy grono decyduje. Konsultacje można robić, rozmowy i tak dalej. Natomiast decydent od 2002 roku zgodnie z ustawą jest wybrany w bezpośrednich wyborach burmistrz. Jeśli pan Darek Misztal nie będzie chciał z tego skorzystać, czy nie będzie chciał wyznawać tej zasadzie, nic z tego nie wyjdzie. Egzekutywa jeszcze, powiedzmy, z ludzi, którzy nie są mieszkańcami Rawy, bo też tak słyszę. Dwaj doradcy na pewno z Rawy nie pochodzą. No właśnie, to tym gorzej. No bo można zadać pytanie, ja nie chcę dotykać kogoś personalnie, bo nie o to chodzi, tak? No to co ci doradcy zrobili? Jeśli doradzali w mieście większym, na przykład w mieście większym niż Rawa, takim, który liczy 50 tysięcy mieszkańców i chcą doradzać w Rawie, no może jakieś doświadczenie jest, ale jeśli tam gdzieś doradzali w mniejszych miastach, przy mniejszej ilości problemów, mniej skomplikowanych problemach, to myślę, że szkoda pieniędzy. Też to mówię w sposób jednoznaczny na tych doradców. Nowy burmistrz Rawy nie dokonał też znaczących zmian w projekcie uchwały budżetowej, która już we wtorek trafi pod obrady Rady Miasta i która zostanie na tej sesji wtorkowej przyjęta. Twierdzi, że nie mógł tak naprawdę tych zmian dokonać w budżecie, który pan zaplanował jeszcze jesienią zgodnie z przepisami prawa. Zgadza się pan z tym, że rzeczywiście nowy burmistrz nie mógł wprowadzić do pana projektu budżetu większych zmian? Może to wprowadza się autopoprawkę. Ja mam na biurku budżet Skierniewic, który ma autopoprawki. Będzie przyjmowany 28 stycznia na sesji i nowy prezydent wprowadził autopoprawki. Także można, ale budżet to jest najważniejsza uchwała, która zapisuje wszystko, ale ja miałem taką zasadę i dalej ją mam. Myślę, że uda się kontynuować, że ten budżet można każdego miesiąca zmienić albo nawet jak jest potrzeba, a czasami taka potrzeba występuje, to może i dwa razy w miesiącu ten budżet można zmienić, tylko zapisy budżetowe muszą być realne i pod potrzeby mieszkańca, pod możliwości, które w określonym czasie mogą się pojawić. Na przykład zostały pozyskane pieniądze albo jest
możliwość podpisania tej umowy czy pozyskania, to nawet musi być uchwała Rady, że te pieniądze zewnętrzne do budżetu przyjmujemy. No, można było zapisać wolne środki, bo jak pamiętam, to ten budżet wolnych środków nie miał, na przykład 2 miliony złotych. Ja zawsze wchodziłem z roku na rok z wolnymi środkami. Wtedy ten styczeń czy luty był, tak powiedzmy, z marszu. Miasto funkcjonowało z marszu. Teraz słyszę, że tam na ferie gorzej, na inne wydatki nie ma, takie wydatki, które powodują dobre funkcjonowanie urzędu. To jest bardzo niepokojący sygnał. Pan Dariusz Misztal również w wywiadzie, który udzielił gazecie kocham-rawę.pl, która ukaże się w przyszłym tygodniu, powiedział, że chce przeprowadzić rewitalizację centrum miasta w dokładnie takim zakresie, jaki pan zaplanował, czyli w takim obszernym, nie chce wcale zmniejszać. Uważa, że dzięki temu miasto ma szansę otrzymać pieniądze na dofinansowanie tej wielkiej inwestycji. Pana zdaniem, znaczy, bo powiedzmy sobie uczciwie, pan również mówił o tym, że chce pan tę rewitalizację przeprowadzić, że chce pan pozyskać, właściwie to chyba trzeba było te pieniądze zewnętrzne pozyskać, bo bez nich samemu budżetowi byłoby ciężko zrealizować tą inwestycję, ale to nie jest tak, że te pieniądze są gdzieś zapisane. To były na razie jakieś możliwości, że te pieniądze będzie można pozyskać, więc teraz, jak rozumie pan Dariusz Misztal, musi zwyczajnie te pieniądze wychodzić, napisać dobry wniosek i mieć nadzieję, że one rzeczywiście będą, bo one nie są nigdzie zapisane i nie czekają na rawę. Tak jest. No, bardzo bym się cieszył, bardzo, jeśli by była kontynuowana rewitalizacja centrum czy rawy. Bo jeśli ta rewitalizacja nie będzie zrobiona w latach 2015-2020, to podejrzewam, że nigdy, bo budżet miasta nie będzie w stanie zrobić w takim zakresie rewitalizacji miasta. I burmistrz Dariusz Misztal nie jest na początku drogi, tylko określiłbym, jest w połowie drogi, bo została wykonana strategia pod rewitalizację. Opracowany jest plan rewitalizacji. Opracowany jest plan finansowy rewitalizacji. I najważniejsza sprawa, o którą nie boję się tego określenia i tego słowa, walczyłem na szczeblu województwa, na stanowiskach negocjacyjnych, tam gdzie się decydowały losy o kontrakcie dla województwa. I przecież są protokoły, są pisma, które pisałem do marszałka. I z rewitalizacją ciągle było tak, że Łódź była zapisana kwotą 704 miliony, dokładnie to pamiętam i tą kwotą się posługiwałem, a miasto Rawa, miasto Kutno i miasto Piotrków nie. W trójkę bardzo o to walczyliśmy i koniec jest taki, bo to jest rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, że rewitalizacja Rawy jest zapisana w kontrakcie dla województwa i podpisana przez panią premier Ewę Kopacz i zarząd województwa łódzkiego. To jest połowa drogi. Co nie znaczy, że te pieniądze i tak już są na 100% oczywiście, nigdy tak nie jest. Nigdy tak nie jest. Kontrakt, kiedyś jak był kontrakt dla województwa, to te pieniądze były zapisane. Natomiast teraz te pieniądze są niezapisane, ale za chwilę mogą być zapisane. A jeśli nie udałoby się, w co wątpię, jak gdybym ja to pilotował i realizował, to oczywiście by były zapisane. To jest przejście bardzo takie łagodne i wskazujące na RPO. Ale to jest bardzo, bardzo duża różnica. Powiedzmy, kontrakt jest, jak pamiętam, w granicach 27 miliardów. A RPO będzie miało 7,5, 8,5. Kursy euro mają tu również znaczenie. To wolę być w kontrakcie dla województwa, mimo że nie jest zapisana kwota, niż w RPO, gdzie ta kwota jest 25% tej, która jest zapisana w kontrakcie dla województwa. I został rozstrzygnięty konkurs na zagospodarowanie tej przestrzeni. To jest no,
Kiedyś można byłoby to określać, że to jest koncepcja, bo jak na przykład też słyszę taką krytykę, że no są dwa podziemne parkingi i parkingi będą wybudowane na Placu Wolności pod kasztanem, a to jest niemożliwe. To temu, który takie wygłasza swoje spostrzeżenia, to proponuję, żeby przejrzał tą koncepcję i jakby zastanowił się, czy ten projektant, który od wielu lat projektuje, to zaproponował ten podziemny garaż pod kasztanem, czy na szerokości drogi, ulicy, Placu Wolności plus chodniki. Czy kasztan dalej będzie i dęby na skwerku na Placu Piłsudskiego dalej będą. To jest koncepcja. Pracownia bardzo dobra. Robili Braniewo. Braniewo za 2003 rok jest najlepszą przestrzenią w Polsce, jeśli chodzi o rewitalizację. Kolejne etapy byłyby takie, że trzeba pojechać do Braniewa. Ale przede wszystkim zlecać wykonanie dokumentacji na Plac Piłsudskiego, bo od tego mieliśmy zaczynać. I prałat Bogumił Karp przecież projektuje kościół. Mieliśmy rozpoczynać od kościoła. I teraz trzeba zlecać projekt i od czegoś zaczynać. Wymieniam Plac Piłsudskiego i wymieniam kościół. Czy będą fontanny, czy tam powiedzmy jakieś kioski. To jest etap założeń do projektu. No, projektant koncepcji mówi, niech tego nie zmieniajcie tak dużo, bo koncepcja jest dobra, ale można zmienić albo można całkowicie zmienić przy projektowaniu. I gdyby projekt, ja bym projekt zlecał w grudniu, bo po konkursie jest taka możliwość, nie potrzeba robić przetargu, bo po to jest zrobiony konkurs. I do tego park, który mógł otrzymać dotację 90%, czy pamiętam też wartość robót w parku 7 milionów i 90% dotacji, to do tego potrzeba dołożyć niecały milion. I jak ktoś mówi, że w parku jest bardzo ładnie, nie potrzeba robić, no to polecam obejrzenie skwer dookoła szkoły podstawowej numer 1. Jak komuś się ten skwer wokół szkoły numer 1 podoba, a takie mam informacje, że się podoba, to podobnie będzie w parku po tej rewitalizacji parku. Wron nie będzie. Ostatnie pytanie, bo właśnie powiedział Pan o tym, że już w grudniu, gdyby był Pan burmistrzem Rawy, to ogłosiłby Pan, znaczy zacząłby Pan przygotować projekty do tej rewitalizacji. No teraz jest Pan w Skierniewicach, więc raczej Rawa na aż tak dużo Pana aktywności liczyć pewnie nie może, ale gdyby właśnie w grudniu, pogdybajmy trochę, tak. Pan burmistrz Misztel zaprosił Pana na spotkanie i zaproponował Panu, żeby Pan był swego rodzaju właśnie doradcą spraw rewitalizacji miasta i powierzył to zadanie Panu. Zastanawiałby się Pan poważnie nad tym, czy takiej propozycji nie przyjąć? Zastanawiałbym się bardzo poważnie, tylko uwzględniając te warunki, o których wcześniej powiedziałem. Bez tej egzekutywy. Dziękuję w takim razie serdecznie i zapraszam do oczywiście, pomimo tego, że jest Pan w Skierniewicach, do czytania Kocham Rawę.pl. Zawsze czytam, zawsze o Kocham Rawa mówię, bo to jest naprawdę dobra gazeta. Dobra gazeta, czy dobra informacja jest wtedy i dlatego, że jeśli przekazuje właśnie takie wiarygodne, bezpośrednie informacje bez jakiejś kurtuazji czy owijania w przysłowiową bawełnę. Ja jestem słynę z tego, że udzielam informacji bezpośrednio. Czasami na tym zyskuję, czasami tracę. Dziękuję serdecznie.